Eska to jest na jubilerski chyba. Ale to jest radio, nie? Radio, no radio. Bo jest też Super Express na jubilerski rozetka. W 1995 roku Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie jest zapobieganie konfliktom na kontynencie. Michel Barnier nie wie, ma radio Eska. Ale jakie tam dziennikarki, jak oni piszą, co chcą, teraz przeciw miejscu. W Warszawie? Ale nie ma. Najlepsza gazeta to jest Urbana, bo Urban napisze wszystko. Odchodzi od twardego, wykluczającego kompromisy podejścia, uważa dzień. No, co to diabły, czas. A ja lubię słuchać muzykę. Ja też lubię słuchać muzyki. To nie jest, ale to jest publiczne. Ale zobacz, na YouTubie masz tyle muzyki. Dlaczego nie nagrasz na kartę pamięci? Wspólnota potrzebuje umiesz przygrywać jej muzykę na kartę pamięci? Ja mam wiesz, piosenek na kartę pamięci chyba z 2000. To tu u niego raz jest piosenka, to Eskiela chciała, a on ją przełączył, bo mu się nie podobało. Ale to może to mi się podoba, że sobie coś nagrać. A tymczasem komisja parlamentarna nie było takiego ambala, żeby dworzy chciało nas. Proszę sobie na to wyjść z Unii, plan, który zakładać będzie dalszą współpracę w zakresie bezpieczeństwa i polityki zagranicznej. Musimy też wiedzieć, czy rząd chce pozostać we wspólnym rynku. Przekonują posłowie. Komisja składa się sprzeciwnie. Możesz nagrywać tylko dla własnego użytku. Nie możesz jak najlepszy układ dla Wielkiej Brytanii. Mówi przewodniczący komisji Hillary Bennett. We wtorek premier May wygłosił przemowę, która jak zapowiada jej kancelaria, ma przedstawić szczegóły pochodzenia kraju ze wspólnotę. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. W stolicy Mali, w Bamako, w czasie szczytu państw afrykańskich, prezydent François Hollande pożegnał się z Afryką, która stanowiła w czasie jego 5-letniego sprawowania władzy we Francji ważny punkt w polityce zagranicznej. Nie obyło się przez nim bez pewnych zgrzytów. Prezydent Mali że ze wszystkich przywódców Piątej Republiki to właśnie François Hollande był najbardziej lojalnym i szczerym partnerem dla państw Jawego Lądu. To dzięki decyzji Hollande'a w 2016 roku jednostki francuskie interweniowały w Mali. Udało się uchronić ten kraj przed inwazją islamskich terrorystów, którzy jednak w dalszym ciągu zagrażają sytuacji w północnej i środkowej części Mali. Wizyta François Hollande'a to także okazja do wyjaśnienia okoliczności, jakich francuski śmigłowiec zastrzelił 10-letniego chłopca, według wojskowych źródeł uzbrojonego w kołasznikowa i mającego być informatorem dżihadystów. Obecny w Bamako minister obrony Francji natychmiast podjąłem decyzję o dokładnym sprawdzeniu okoliczności, w jakich do tego doszło. Wyniki poznamy do końca miesiąca. François Hollande wielokrotnie podkreślał, że Francja walczy z terroryzmem islamskim nie tylko w Iraku czy w Syrii, ale także w Afryce. Paryż, Polskie Radio. A ja wynagrałam, bo ta Eska mi tu pokazała te kubki, a ten Olbrycki się na mnie gapi, a my zobacz Eska. Jak taki czapie, kurwa, tu napisać trzy raz na baru i nie zjął tej czapki. To może mieć daszkiem, ale miał taką kratkę. A Eska mówi, że poinformowali członkowie grupy religijnej. Ale ona mówiła o tym Olbrycki. Żebrowski. Przecież zobacz tam. W lutym ubiegłego roku Joseph Gu został usunięty z funkcji szefa do spraw chrześcijan w prowincji Zhejiang. Pastor naraził się wcześniej władzom, bo sprzeciwił się poleceniu zajmowania się przez kościołów. Weźcie, zobacz, ile teraz aktorów wystąpiło w Kodzie, bo im zabrali pieniądze od koryta, rozumiesz? Demontaż przyszedł był koniecznością usunięcia nielegalnych konstrukcji. Chińscy chrześcijanie kroktem uznają jednak za oznakę prześladowań. Tomasz Sewicz, Polskie Radio, Tajpe. I teraz wariują, strajkują. Od końca stycznia będzie okno życia, umożliwi ono anonimowe pozostawienie dziecka w bezpiecznym miejscu. To pierwsze okno życia w Brukseli. Właśnie ten chod w tej przyczyny jest. Takie okno funkcjonuje w Antwerpii. Utworzone zostało przez organizację charytatywną wspierającą samotne matki. Pozostawiono w nim do tej pory dziewięcioro niemowląt. W Brukseli chce je utworzyć organizacja pomagająca ludziom bezdomnym. Okna życia funkcjonują w wielu europejskich krajach. W niektórych jest ich kilkadziesiąt, ale w Belgii na tę inicjatywę patrzono niechętnie. W mediach wiele razy mówiono o kontrowersyjnym oknie życia. Nawet teraz telewizja RTBF, informując o jego utworzeniu w Brukseli, cytuje jednego z ekspertów Bernarda de Vosa, który mówi o powrocie do czasów średniowiecza. Dyskusja w Belgii bardzo często używa się argumentu, że taki system narusza prawa dziecka do tożsamości, bo nie pozwala mu poznać swoich rodziców. Obrońcy okien mówią z kolei o prymacie prawa do życia i podkreślają, że to sposób na uratowanie dziecka. Pozostawiono na przykład w lesie, nie miałoby szans na przeżycie. Była to Płomecka, Polskie Radio.
Ukraińskie koleje państwowe zakończyły rok z dodatkiem wynikiem finansowym. Poinformował o tym szef ukraińskich kolei menadżer Wojciech Balczun, zatrudniony w celu reformowania kolei. Jedna z największych ukraińskich firm państwowych od długiego czasu przenosiła sprawę. O szczegółach zbierał Paweł Buszko. 303 miliony hrywien, czyli około 10 milionów euro. Taki zysk wypracowały ukraińskie koleje państwowe w zeszłym roku. Marek, wiesz, co to gitarą zrobił? Gitara była z schowku moja, wiesz, co to pisał? Była zalana. No nie kiepka, powiem, jak to ma być. 15 miliardów hrywien zysku rocznie. Do takiego poziomu chcemy tutaj dążyć. To jest nasza ambicja. Dla porównania, w 2015 roku ukryza wiznicza przyniosła 16 miliardów strat. Tegoroczny zysk osiągnięto m.in. poprzez zahamowanie przepływu pieniędzy z firmy ponad Na niespełna 10 milionowej Białorusi nawet 4% obywateli będzie musiało zapłacić specjalny podatek na finansowanie wydatków państwowych. To opłata nazywana popularnie podatkiem dla darmozjadów społecznych. Została wprowadzona w życie w 2015 roku na podstawie dekretu prezydenta o zapobieganiu społecznemu pasożytnictwu. Z Mińska, Włodzimierz Pac. Zgodnie z dekretem prezydenta mieszkańcy Białorusi, którzy nigdzie nie pracują i nie poszukują pracy lub przepracowali mniej niż 183 dni kalendarzowe w roku, są zobowiązani do wniesienia opłaty o równowartości około 100 zł. Inspekcja podatkowa już rozesłała do 400 tysięcy osób wezwania do zapłacenia takiego podatku. Jednak na razie opłatę uiściło tylko 24 tysiące obywateli. Dzięki temu państwo uzyskało 7 milionów rubli, czyli około 14 milionów złotych. O wyjątkowym pechu może mówić białoruski burmistrz Krawczenka. W urzędzie podatkowym udało dlatego może jego nie ma tu, może jego nie ma tam, jest zajęty, może smutny trochę, no ja nie wiem, jakie relacje wywołuje. Dlatego teraz będzie musiał zapłacić państwu 240 rubli podatku, czyli około 500 zł. Tak, bo tak jest. Masz tą koszulę, co ci dało? Brytyjscy naukowcy odkryli w samym środku Afryki największe tropikalne torfowisko świata. Pomogły im w tej zadatce, ale także badania podmokowe terenu. Szczegóły zna Rafał Matriuk. Torfowisko znajduje się w kotlinie Konga, to geograficzne serce Afryki. Ma powierzchnię prawie połowy Polski, 145 tysięcy kilometrów kwadratowych. Choć jest ogromne, trudno je było zauważyć. Satelity nie mogą bezpośrednio zobaczyć grubej warstwy roślin i osadów organicznych. Ale jak masz mieszkanie, remontujesz swoje rzeczy, to foliujesz mieszkanie i to wszystko w tym mieszkaniu, nie? Tamtejsze zoologium jest jedynym miejscem w Hiszpanii, gdzie można oglądać te zwierzęta. Więcej na ten temat Ewa Wysocka. Tam wielkie zamieszkały w madryckim zoo na początku lat 80. Zaraz potem urodził się tam pierwszy samiec. Na narodziny samicy trzeba było czekać ponad 30 lat. Zwierzę przyszło na świat pod koniec lata, ale odwiedzający ogród zoologiczny mogli oglądać tylko jego zdjęcia. Od dzisiaj wnuka i matka nie miała mieszkania i to było... Zagrożone wyginięciem szare foki i orangutany z Borneo. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. To nieprawda, pan to kręci. Na kartkę? Czytałeś kartkę? No.
Fundacja Ewy Błaszczyk AKOWO oraz reprezentacyjny zespół artystyczny Wojska Polskiego zostali laureatami tegorocznej nagrody Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego. Wyróżnienia wręczono na uroczystej gali w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Człowiek, który ma mieszkanie, nie będzie u kogoś siedział w domu. Za ofiarną służbę na rzecz osób po urazach neurologicznych oraz ich rodzin i bliskich, za wytrwałą walkę o prawo do życia dzieci w stanie śpiączki pourazowej, za szlachetną działalność specjalistycznej placówki medycznej i rehabilitacyjnej kliniki Budzik. Biskup Polowy Wojska Polskiego generał brygady Józef Guzdek, wręczając nagrodę Fundacji Ewy Błaszczyk, przywołał słowa Jezusa: cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili. Do grona tych, którzy realizują na co dzień ewangeliczną zachętę, bez wątpienia można zaliczyć osoby należące do Fundacji AKOWO, założonej przez Ewę Błaszczyk-Janczarską i księdza Wojciecha Drozdowicza. Codziennie świadczą oni miłość w służbie dzieciom i dorosłym po urazach neurologicznych, prowadząc klinikę Budzik, współpracując ze szpitalami i placówkami medycznymi, powiedział biskup. Reprezentacyjny zespół artystyczny Wojska Polskiego został nagrodzony za cenny wkład w tworzenie kultury narodowej, za krzewienie wartości patriotycznych i chrześcijańskich oraz za kultywowanie pamięci o chwale oręża polskiego. Postępów to jest ulica. Ale postępów to może być urząd. Dla swoich małych podopiecznych trwa druga edycja kampanii Szukamy Mamy. W Polsce wciąż jest blisko 19 tysięcy opuszczonych i osieroconych dzieci, które czekają na kogoś, kto da im ciepło, miłość i poczucie bezpieczeństwa. Kto, jak w spocie przygotowanym na potrzeby kampanii, zawoła je do domu. Ja jestem, a ja Ronaldo. Wiesiek, gdzie masz lampki? Widzimy się jutro. Tam już nie ma. Wiesiek, Gomułka już nie żyje. Janek wciąż czeka na rodziców, którzy zawołają go do domu. Pomóż i zostań rodzicem SOS. Wcale nie trzeba być idealnym, by być dobrym rodzicem i wciąż zachęcamy tych nieidealnych, by zostali rodzicami SOS, powiedziała dyrektor. Bo to jest bardzo drobny druk. Wioski dziecięce w Polsce. Barbara Rajkowska dodała, że dla dziecka najważniejsze jest, by miało prawdziwy, ciepły dom. Dom dziecka to jest instytucja. Tam są wychowawcy, którzy się zmieniają. Tak jak instytucje, czyli żyjemy trochę obok siebie. Natomiast SOS wiosce dziecięcej to tak jak w rodzinie zastępczej. Mamy domek, ale weź, mama, prowadzą najnormalniejszy w świecie dom 24 godziny na dobę i opiekują się, wychowują dzieci. Tych dzieci może być piątka, szóstka, siódemka, w zależności jak się trafia, bo to są najczęściej rodzeństwa biologiczne. Czasami są dwa rodzeństwa, czasami są trzy, czasami jedno, jeżeli jest bardzo liczne. W Polsce są cztery SOS wioski dziecięce. W Suwałkach odbyła się konferencja o nowoczesnych sposobach szkolenia pielęgniarek i położnych. Dotyczy 30 polskich uczelni. Po prostu mógł dostać eksmisję z mieszkania. Będą one wzorowane na istniejącym od kilku lat suwalskim laboratorium. Praktyczne umiejętności będą tam zdobywały pielęgniarki i położne, a pomogą w tym interaktywne fantomy. To centrum daje rewolucję, jeśli chodzi o kształcenie pielęgniarek. Do tej pory pielęgniarki nie były kształcone metodami symulacji medycznej. Robert Pałka, szef laboratorium symulacji medycznych w Suwałkach. W tej chwili właśnie tak się zacznie dziać we wszystkich działaniach edukacyjnych u pielęgniarek. Więc tutaj, jeżeli ma się dziać coś z noworodkiem, to wykorzystujemy ten fantom. Już widać, że on jest niewydolny oddechowo i trzeba zadziałać odpowiednio, żeby ten fantom powrócił do normalnych czynności życiowych. Jeżeli chodzi o jakość kształcenia, to na pewno będzie wielki krok. Możliwość spróbowania w warunkach symulowanych. Anna Borecka i Dorota Kaziród z Wyższej Szkoły Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej. Gdzie jeszcze nie przyniosą ewentualnej szkody pacjentowi, tylko wręcz przyczyni się to do poprawy jakości opieki. W Żywcu rozpoczął się 48. przegląd zespołu kolejnych i obrzędowych, czyli Żywieckie Gody. To oprócz Tygodnia Kultury Beskidzkiej jedna z najbarwniejszych imprez prezentująca beskidzki folklor. Jurorka Małgorzata Kieresz z Muzeum Beskidzkiego w Wiśle podkreśliła różnorodność terytorialną i tematyczną festiwalu. Najważniejsze jest jednak słowo. Nie ma ważniejszej rzeczy jak archaiczne słowo, które zarówno po winszowaniu, zarówno przez muzykę, zarówno przez taniec, pieśń, gest
jest przekazane. Antropologia dzisiejsza mówi nam, że jest to samo człowiek, ja też opowiadałam, ja mam to, co ja tak samo mam na mieszkanie. Ale kto by na dwóch orzechach pamiętał klucz, żeby wejść kodem do tej dupy. Za tydzień dzień plenerowy żydowskich godów w Milówkach odbędzie tam konkurs kolędowania dziadów noworocznych. Kolędnicy będą rywalizowali także w konkursie trzaskania z bata. Wraz z rozpoczęciem ferii na stokach pojawili się policjanci na nartach. Mają pilnować porządku i czuwać nad bezpieczeństwem narciarzy. Na stokach Jesionowskiej Góry w Szelmencie koło Suwałk odbyła się prezentacja funkcjonariuszy, którzy przez najbliższe tygodnie będą pełnili służbę na nartach. Była częścią akcji edukacyjnej, którą zorganizowała podlaska policja. Wziął w niej udział wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Jarosław Zieliński. Choć sam nart nie nałożył, mówił, że pomysł narciarskich patroli popiera. I popieram ją i się z niej cieszę, bo będzie po prostu bezpieczniej. W takiej formule, że przygotowani odpowiednio policjanci są bezpośrednio obecni na stokach. Mieliśmy takie sytuacje dotąd w 5 województwach, a teraz doszło 6 województwo podlaskie. Policjantów na nartach będzie można spotkać w Szelmencie codziennie, aż do zakończenia sezonu zimowego, mówi komendant suwalskiej policji Jacek Tarnowski. My jako policja mamy obowiązek być tam, gdzie są ludzie, dbać o ich bezpieczeństwo. Przy takiej ilości osób, która jest na Szelmencie, gdzie tu jest dziennie ponad 1000-1500, na pewno jesteśmy tu potrzebni. Policjanci będą zwracać uwagę m.in. na to, czy dzieci i młodzież jeżdżą w kaskach i czy dorośli są trzeźwi. Takie rozwiązanie chwalą narciarze. Kaski, trzeźwość, to przede wszystkim trzeba pilnować. Zwracać uwagę na inne osoby będące na stoku, bo jest masa dzieci przede wszystkim. Policjanci patrolujący stok w Szelmencie mówią, że na razie żadnych incydentów nie było, za to zaskoczenie na ich widok już tak. Obywatele zadowoleni są, wręcz nawet zaskoczeni, co niektórzy. Na razie jest wszystko w porządku. W Podlaskiem policjanci na nartach będą pilnować bezpieczeństwa także na stokach w podsuwalskiej Dąbrówce i w Rybnie koło Łomży. Anna Przybycień, Polskie Radio Białystok. 24 coś jest ze spółdzielnią, ale tutaj za mało sobie tego nie będę czytała, wiesz? Zbliża się godzina 23, a więc czas kończyć nasz magazyn. Ja jeszcze zachęcam Państwa do odwiedzenia naszej strony internetowej www.polskieradio24.pl i do słuchania naszych audycji. Już za chwilę w Polskim Radiu 24 informacje dnia. Bardzo dziękuję za uwagę. Katarzyna Ochlińska, do usłyszenia. Ale jakie dwa mieszkania? Bo to też jest, to jest jedna i ta sama karta. Radio 24. Większość z nas że jest do wzięcia, bo obawia się niebezpieczeństw i wysokich kosztów. Wanna z lewka mówi, że jest do wzięcia. Wanna z lewka jest do wzięcia. Jaka kieszeń? I telefon. Aby zaważować, nie trzeba mieć pieniędzy, a wystarczy wanna z lewki i klozet. Pokażemy świat prezencką. Bardzo dobre stanie. Bardzo dobre stanie. Zapraszam w sobotę o 23.00. Lewki może dzwonić, bo ja już po prostu nie mam czasu w tym miesiącu. Ale nie mam, no trzy kartki były na pomysł. Po co mi? To bardziej czytałem. Zagoniona. Nie, trzy były. Tam no. Czytałam, nic nie ma. Mnóstwo złożyłam ci i oddałam. No, powiedz, zobacz, tu jest chusteczka. Indykacje palce, a, powiedz, na co mam jeszcze Maryczkowi? Jeszcze napisz, myślę, że są do tego rachunki, że może to sprzedać. Aha, do tej wanny rachunek? No, do zlewu i do kibla. I do kibla są rachunki, że może sprzedać. Także możesz także Ewka już od nas wychodzi teraz. Pytaj się Ewki. Ewka od nas wychodzi, proszę Państwa. Ja po prostu nie mam czasu, nie sekundy. Nie mam czasu. Nie rano, nie wieczorem. Tak nie było. To nie są żadne dokumenty lokalowe, bo dokumenty lokalowe wyglądają inaczej. Mają poczucie osamotnienia. Często mają poczucie, że jesteśmy jedynymi, którzy bronią cywilizacji od zagrożeń zewnętrznych. Minister Macierewicz wspomniał również byłego prezydenta Polski Lecha Kaczyńskiego. Trzeba przypomnieć słowa pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego, które były wypowiedziane w 2008 roku w stolicy Gruzji,
napadniętej wówczas... To dopiero piszesz SMS-a, jak ja wychodzę, czy mam wcześniej... ostrzegał. Nie, jeżeli teraz się nie przeciwstawimy tej agresji, to później przyjdzie kolej na Ukrainę. A to się o to chodzi. Na państwa obiekcje. Czemu chodzi? Na kraju, mój naród, całą Europę. Żołnierzy przywitał także... Przywitała także premier Beata Szydło i ambasador USA w Polsce, Paul Jones. Albo możesz się przyjść na kolację. Żołnierze amerykańskie... Coś dla ciebie, jak sobie zaprzynij się kanał. Tam też będzie stacjonowany. Zapraszamy go na kolację, na wędlinkę. Na kolację, na wędlinkę. I na naleśniki. I na naleśniki. I przestrzega ich przed niebezpieczeństwami związanymi z dogrzewaniem się. Bezdomni w prowizorycznych piecach palą, czym się da. Komendant Koszalinski, Straży Miejskiej, Piotr Simiński. Bardzo często rozpalają ognia na środku pomieszczenia bez żadnego zabezpieczenia. Nierzadko zdarzało się, że w wiadrach, w metalowych pojemnikach palą również ognisko, używając do tego plastiku, tekstyliów, starych gumy, buty. To wszystko powoduje, że jest silne stężenie tylko węgla i alkohol. Używają przy tym otwartego ognia, a to może prowadzić do nieszczęścia. Niejednokrotnie gasiliśmy te prowizoryczne paleniska, ogniska. Papiery lokalowe, jak masz, to wyglądają zupełnie inaczej. Czytanie, duże litery są. Ty sobie nie wiem, jak jest dziad. Dlatego, że nawet pod wpływem napojów alkoholowych mogą przebywać nawet. To bierzowa kozy. Wszystko te osoby chcą przebywać we własnym towarzystwie. W konsekwencji upojenie alkoholowe jest zrobione. Ale to nie o to chodzi, ale jak ma się umowy... No, co najmniej kilka osób dziennie dowozimy do wyczyni, ponieważ są... Ale umowy lokalowe wyglądają inaczej. Duże druki są czytelne, że możesz to przeczytać bez okularów. Pod numer 986. Administracja? Płaci. Papież Franciszek zwrócił uwagę... To się ludzi wynajmuje do remontu. To wynają latarno i płaci. Tak? Za co zapłacił? Z babci renty? Nie, on pracuje. Mówił o tym podczas spotkania z dyrektorem Global Foundation, światowej sieci ludzi przemysłu, polityki, handlu i prawa z siedzibą w Australii. Wzorem dla wszystkich niech będzie Matka Teresa z Kalkuty, powiedział Franciszek, która zajmowała się leczeniem chorób spowodowanych przez nieodpowiedzialność. Plus jeszcze podkreślił, że nie do przyjęcia jest nieludzki światowy system ekonomiczny, który odrzuca kobiety, mężczyzn i dzieci. Dzieci, dlatego, że są już niepotrzebni z punktu widzenia interesu. Ciężkie czasy na was nastąpią, bo teraz będą sprawdzać i pracę, i wszystko, dodał, już się wszystko zmieni. Regres. Ale ja wiem, że dehumanizację. Przypomniał, że w 1991 roku w encyklice Centesimus Annus, pisanej po upadku komunizmu, Jan Paweł II przestrzegał przed niebezpieczeństwem rozpowszechniania się radykalnej ideologii kapitalistycznej. Taki ten muzułmanin, nie wie przewiny, pracuje, normalnie funkcjonuje, normalnie żyje, ma żonę, mieszka i tak dalej, Vandenberg w Kalifornii. Wyniosła na orbitę 10 satelitów, które wchodzą w skład systemu telekomunikacyjnego Iridium Next. O szczegółach Jan Pawłowski. Rakietowa leżąca do amerykańskiej prywatnej firmy SpaceX wyniosła satelity na orbitę okołoziemską, a następnie bezpiecznie wylądowała na platformie morskiej. Cały proces zakończył się więc sukcesem. To bardzo ważne, gdyż każde niepowodzenie hamuje rozwój lotów kosmicznych wykonywanych przez komercyjne firmy. Trochę podrażni go, zobaczymy. Która miała zbić się w powietrze i środka Canaveral na Florydzie. SpaceX jest jedną z kilku prywatnych firm, które w niedalekiej przyszłości chcą świadczyć związane z lotami w kosmos. Dostarczone satelity mają zapewnić lepszą jakość połączeń głosowych oraz kontrast z danych z Miami. Ja nie odbieram telefonu, także w nocy duże zachmurzenie z większymi przejaśnieniami, miejscami słabe opady śniegu. Lokalnie na wybrzeżu możliwa mgła ograniczająca wydzielność do 100 metrów. Temperatura zmieni się na około 5 do 10. Cieplej może być tylko na wybrzeżu, tu lokalnie zero. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków zachodnich. A jutro duże zachmurzenie z większymi przejaśnieniami, miejscami także słabe opady śniegu. Temperatura zmieni się na około od minus 3 stopni do 0. Na wybrzeżu i na krańcach zachodnich lokalnie zobaczymy plus 2 stopnie Celsjusza. Wiatr ma być słaby i umiarkowany z zachodu. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Zbliża się 23.06. Polskie Radio 24. Sport.
Tomasz Kowalczyk, zapraszam. Kamil Stoch wygrał konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich w Wiśle. Dwukrotny mistrz olimpijski z Sochi prowadził po pierwszej serii po skoku na odległość 133 metrów. W drugiej serii uzyskał 124 metry. Po prostu cieszyłem się z tego, że wyskoczyła jedynka po moim skoku i z tego, że mogę się cieszyć wraz ze wszystkimi kibicami, którzy tutaj byli. Za to im bardzo dziękuję, że tak licznie przyszli, tak nas wspierają i cieszą się razem z nami. To jest naprawdę super. Wiedziałem, że jestem w dobrej dyspozycji, zwłaszcza wczoraj po dwóch skokach treningowych. Miałem trochę oczywiście problemu z tym kolanem, natomiast to jest taki przewlekły uraz, który będzie się jeszcze pewnie pojawiał, który będzie mi dospierał przez jakiś czas. Natomiast to nie jest nic poważnego, zapewniam. Po prostu czasem będzie to tak wyglądało. Mam nadzieję, że jak najmniej i jak najkrócej to będzie trwało. Dzisiaj nie czułem żadnej dolegliwości, dlatego mogłem sobie spokojnie pracować, mogłem oddawać dobre skoki. Dlatego jeżeli Państwo pozwolą, dzisiaj udam się w tej chwili na odpoczynek, tudzież na zabiegi fizjoterapeutyczne, które pozwolą mi, czy umożliwią mi jutrzejszy start. Kamil Stoch wyprzedził Austriaka Stefana Krafta. Na trzecim stopniu podium stanął Niemiec Andreas Weringer. W pierwszej dziesiątce uplasowali się także Piotr Żyła i Maciej Kot. Żyła zajął siódme, a Kot dziewiąte miejsce. 19 był Jan Ziobro, 20 Stefan Hula, 21 Dawid Kubacki. Na 46 pozycji sklasyfikowany został natomiast Aleksander Zniszczoł. Kamil Stoch objął prowadzenie w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Polak ma 733 punkty i o 42 wyprzedza Słoweńca Domena Preuca. Trzeci ze stratą 46 punktów jest Norweg Daniel Andre Tande. Na piątej pozycji pozostał Maciej Kot, a dziewiątą lokatę teraz zajmuje Piotr Żyła. Polska przegrała z Brazylią 24-28 w swoim drugim meczu Mistrzostw Świata Piłkarzy Ręcznych, które odbywają się we Francji. Po meczu z prawym rozgrywającym naszej kadry rozmawiał Andrzej Janisz. Czy Rafał Przybycki zgodzi się z tezą, że zdecydował ten koszmarny początek? Przez 7 minut nie rzuciliście bramki, przegraliście tę fazę gry aż 0-5. No na pewno to w jakimś tam stopniu ustawiło ten mecz trochę dla Brazylii. 5-0, trochę się otrzepaliśmy, zaczęliśmy grać skuteczniej w ataku i trochę zaczynaliśmy odrabiać straty, ale myślę, że skuteczność bardzo dzisiaj była słaba i stąd myślę, że ta porażka. Skuteczność, a także podania. Bardzo wiele piłek wyrzuciliście gdzieś daleko albo oddaliście Brazylijczykom. No Brazylia gra taką troszkę obronę wysoką i zmuszają do tych błędów, nie powinniśmy ich popełniać, ale niestety tak się stało, dlatego ta porażka, myślę, że właśnie ilość błędów i skuteczność przeważyła. Ja mam takie wrażenie, trochę dziwne, nie wiem czy prawdziwe, że w meczu z Norwegią nie wyglądaliście na debiutantów, a tak jakby ten stres przyszedł na ten mecz dopiero. To nie był stres, tylko no nie wiem, no zagraliśmy mniej skutecznie jak z Norwegią, popełniliśmy też głupie błędy. I Brazylia, taki zespół jak Brazylia skrzętnie to wykorzystała i zwyciężyli. Postawiliście się trochę pod ścianą. No na pewno, teraz już nie ma w ogóle żadnych kalkulacji. Teraz w każdych meczach już będziemy musieli zacząć wygrywać i od następnego meczu z Rosją, który będzie jeszcze cięższy, będziemy musieli w końcu się wziąć i zwyciężyć ten mecz. W innym meczu grupy A Norwegia pokonała Rosję 28-24. W tabeli Francja i Norwegia mają po 4 punkty, Rosja i Brazylia po 2, a Polska i Japonia zamykają tabelę bez punktów. W grupie B Hiszpania wygrała z Tunezją 26-21. Słowenia zwyciężyła Islandię 26-25, a Angola przegrała z Macedonią 22-31. W meczach innych grup Egipt przegrał z Danią 28-35, a Węgry uległy Chorwacji 28-31. Francuz Stefan Peter Hansel wygrał Rajd Dakar w kategorii samochodów. W konkurencji motocyklistów zwyciężył Brytyjczyk Sam Sanders, kładowców Rosjanin Siergiej Keriakin, a wśród ciężarówek ekipa Rosjanina Edwarda Nikołajewa. Siódme miejsce w rywalizacji kierowców samochodowych zajął Jakub Przygoński, w rywalizacji motocyklistów Paweł Stasiczek zajął 81 miejsce, a wśród kierowców kładów Rafał Sonik był czwarty. Gospodarze piłkarskiego Pucharu Narodów Afryki Gabon zremisował z Gwineą Bissau 1-1 w meczu grupy A inaugurującym tegoroczny turniej. W drugim dzisiejszym spotkaniu Burkina Faso zremisowała z Kamerunem także 1-1. Jutro pierwsze spotkanie w turnieju rozegra Tunezja. Drużyna prowadzona przez Henryka Kasperczaka podejmie Senegal.